Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Poseł. Gabriela Lenartowicz, Platforma Obywatelska. Od razu dodam, Pani Poseł odetchnęła z ulgą, kiedy usłyszała, że nie będzie musiała za dużo mówić na temat Pawła Adamowicza, bo to będzie dopiero w debacie. Nie tyle na temat Pawła Adamowicza, tylko przedmiotu jakby tego sporu, który wydaje mi się cokolwiek sztuczny. My mamy niestety taką przykrą przypadłość jako kraj, jako Polacy, że z takich tradycyjnych, historycznych świąt robimy jednak, nadajemy im jakiś polityczny wymiar, a tak naprawdę on powinien mieć wymiar symboliczny, godnościowy. Być może rozwiązaniem w takich sytuacjach, aczkolwiek kiedyś wcześniej do takich nie dochodziło, byłby jeden ustalony ceremoniał, który by zwalniał od tych wszystkich właśnie przepychanych. Ja myślę, że one się nasilają zawsze w okolicach wyborczych bardziej i traktuje się wtedy święta narodowe niestety jako element kampanii wyborczej. Pani poseł, nie mogłoby być normalnie, nie mogłoby być po prostu przyzwoicie. No dziwnie brzmi. Dlatego właśnie mówię, że lepiej byłoby, kiedy on mówi o etyce, kiedy on mówi o kulturalnym zachowaniu i tak dalej. No. Ja nie chcę tego komentować, aczkolwiek to zachowanie w ubiegłym roku, w czasie tych uroczystości ze strony MON-u nie było zbyt, ja nie chcę mówić tu o etyce, ale eleganckie to ono nie było i żenująco to wypadło. Ale myślę, że gdyby był jeden państwowy ceremoniał w takich okolicznościach, który by jakby nie tyle odzierał, ale pozbawiał takiej uroczystości właśnie tych podtekstów i przepychanek politycznych, czy nawet domniemań politycznych byłby dobrym rozwiązaniem. A ja się tak zastanawiam, być może to jest dobry moment, jedni powiedzą, że dobry, inni powiedzą, że zły. Czy takie miejsca jak Westerplatte, one nie powinny być, głupio zabrzmi, w jurysdykcji państwa, a nie prezydenta miasta? To chyba nie ma większego znaczenia. Ja myślę, że bo my nie mamy takich sztywnych reguł, jeśli chodzi o dysponowanie obiektami czy gruntami publicznymi. Czasami to jest, niezależnie od tego, czy to ma charakter lokalny, czy ponadlokalny, czasami to jest albo w gestii samorządu, albo zarządza tym Skarb Państwa, bądź to bezpośrednio, bądź przez starostów. Myślę, że to akurat nie ma o tyle znaczenia, że to jest kwestia jednak władzy publicznej. I to władza publiczna, dysponując takimi miejscami pamięci, powinna zadbać o godny przebieg uroczystości. Tak jak mówię, w miarę możliwości, żeby nie był podlewany takimi politycznymi sosami, zwłaszcza w okolicy wyborów, bo wtedy narażamy się zawsze na podejrzenie, że inne poza historycznymi czy państwowymi atrybutami za tym stoją. Pani poseł, zupełnie abstrakcyjnie, odpukać w niemalowane dla was, dla Platformy Obywatelskiej. Załóżmy hipotetycznie, PiS wygrywa prezydenturę w Gdańsku, wygrywa samorząd w Gdańsku, Westerplatte jest we władaniu Gdańska i ktoś z PiSu wpada na genialny pomysł, nie, no Platforma w takim razie nie ma prawa w przyszłym roku brać udziału w uroczystościach. Ale przecież tu nie jest mamy abstrakcja. Ale jest abstrakcja, ale tu nie mamy tego, z tego typu ale kwestiami nie wiem, czy pani poseł zauważyła, że jakaś formacja polityczna bierze udział czy nie. Ja bym chciała, nie wiem, żeby w naszej przestrzeni publicznej nie było takich podziałów. Nie wiem, czy pani poseł zauważyła, że trudno przez usta Pawłowi Adamowiczowi przechodzi słowo Wojsko Polskie. Mówię o służbach mundurowych. To kogo ma na myśli? Ja myślę, że tu chodziło nie tylko wojsko, ale no, mamy inne służby mundurowe też. Mamy policję, mamy inne formacje Straży Granicznej. No, Straży Pożarnej. Ale służby więziennej, służby celnej. Myślę, że to ja bym nadmiernej wagi do tego nie przykładał. Ja uważam, że powinno się te uroczystości powinny przebiegać godnie, bez politycznych zabarwień. To w takim razie, brzydko mówiąc, kto przegiął? Ja myślę, że mamy qui pro quo. Najpierw mówi o tym minister Błaszczak, powołuje się na rzekomo nieistniejący brak zaproszenia ze strony wojska i nadaje temu taki bardzo emocjonalny charakter. Potem nie mniej emocjonalnie odpowiada prezydent Adamowicz. Nie
może nie wpisujmy się w taką narrację. Przyjmijmy, że to jest bardzo ważna rocznica z punktu widzenia naszej tożsamości narodowej, która powinna zgodnie z ceremoniałem państwowym przebiegać bez podtekstów politycznych, ale, już tym bardziej wyborczych. Ale trudno, pani poseł, no pięknie, to by była wręcz sytuacja wymarzona. Ale no, starajmy się wpisać w takie oczekiwania społeczne. Dlaczego w takim razie nie pani piastuje urząd prezydenta Gdańska, tylko Paweł Adamowicz w dalszym ciągu? I dlaczego, jakim aplikuję, prawem? Nie jestem gdańszczanką. Wie pani, powiem tak, właściwie można by było machnąć ręką na to, co mówi Paweł Adamowicz. Natomiast jeżeli człowiek pełniący urząd prezydenta miasta w przededniu, w cudzysłowie, uroczystości na Westerplatte, mówi o tym, że on nie ma zaufania do kierownictwa MON, no to jest takie troszeczkę nie na miejscu. Ale nigdy nie powiedział, że nie ma zaufania do ministra obrony narodowej z Platformy Obywatelskiej. Kontekst był to taki, że chodziło o to zachowanie tego żandarma w cywilu państwa i tej urzędniczki zanonimizowanej. Nie brnijmy w to. Po prostu nie wpisujmy się w te tego typu przepychanki, klimaty. No dobrze, zachowajmy, to w takim razie przejdźmy do teraźniejszości. Godne myślenie o symbolice naszej narodowej. Pięknie. Czy to jest w takim razie dobry moment, żeby powiedzieć, że Paweł Adamowicz powinien odejść i przekazać schedę po sobie Jarosławowi Wałęsie? No ale to my nie mamy monarchii, zwłaszcza dziedzicznej, nie, no pewnie, że mamy przekazywanie za to, pani poseł, jakiejś pałeczki. Ale mamy dwa nazwiska związane z Platformą Obywatelską. Powiem nawet ściśle. Kandydatem na kandydata, bo przecież nie mamy jeszcze kampanii wyborczej. Zresztą nie macie kandydata? Nie mam. Kandydatem jest na kandydata w przyszłych wyborach, które, jak pan redaktor zauważył, jeszcze nie zostały ogłoszone. Więc nie możemy mówić o kandydatach, jeśli formalna strona nie jest wypełniona. Ale nazywajmy rzeczy po imieniu i wiemy, że kandydatem Platformy jest Jarosław Wałęsa. I to jest emanacja poglądu Platformy na wybory i na zarządzanie Gdańskiem. Czyli na zmianę na tym fotelu. I myśli pani, że Jarosław Wałęsa lepiej by się zachował? Pan mówi teraz o tych... To tak trudno określić, jak kto by się zachował, bo tak jak mówię, no to jest bliżej takiego zaplecza kuluarów politycznych, a mniej oficjalnych zachowań. Ja bardziej bym oczekiwała od prezydenta dużego, historycznego miasta. Moje oczekiwania dotyczą dobrego zarządzania takim organizmem miejskim, godnego reprezentowania społeczności lokalnej, regionalnej. Gdańsk jest miastem dużo ważniejszym, niż by wskazywała jego wielkość, biorąc pod uwagę jego miejsce w historii i teraźniejszości. Matecznik Platformy. Nie, ja mówię tu o takim wizerunku niezależnym od Platformy. Jak zamkniemy oczy i zapytamy sami siebie, z czym nam się kojarzy Gdańsk, to na pewno w pierwszym momencie nie będzie to Platforma Obywatelska. To jak zamykam oczy i siedzę w Gdańsku, i sierpień, na ławeczce, to 80, siedzę, prawda? Mamy Westerplatte, mamy właśnie walkę o wolne... No i mamy Motławę. I mamy Motławę też. Także jest to jeden z symboli, ważnych symboli polskiej państwowości, wykraczających poza tylko takie utylitarne kwestie związane z zarządzaniem miastem. Ale przede wszystkim wyborcy, ludzie chcą dobrego zarządzania miastem. Myślę, że to są najważniejsze warunki, najważniejsze kryteria, jakim się przy urnach kierują. Mhm. Rozmarzyłem się tak troszeczkę. Zostałem ja takim mi się kieruję. Ja pod tym względem jestem bardzo etosowa. Pani poseł jest romantyczką. Tak, oczywiście. A który z Polaków nie jest? Dobre pytanie. No. Może ten, który siebie nazywa opozycją totalną. Ja jestem takim romantykiem obywatelskim. I przypominam sobie, zresztą brałam udział w organizowaniu pierwszych wyborów samorządowych. To są dla mnie bardzo ważne przeżycia. Moje przeżycia też osobiste, polityczne. Taka inicjacja polityczna wiąże się ze strajkami z sierpniem 80, więc w tych kategoriach jestem równie romantyczna,
bardzo pozytywistycznie, obywatelsko nastawiona na nowoczesne i przyjazne ludziom państwo. Pani poseł, na poniedziałek pan prezydent zaprosił do siebie sygnatariuszy listu, w którym domagają się od prezydenta, żeby zawetował proponowaną przez Sejm, a właściwie ustawę, która wyszła. Wyszła z Sejmu i z Senatu ustawę regulującą ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Nie czarujmy się, ten projekt ustawy jest korzystny zarówno dla PiS, jak i dla Platformy Obywatelskiej. Ja bym chciała, żebyśmy mówili o czy ten projekt ustawy, czy ta zmiana jest korzystna dla Polaków. Ale dlaczego nie? A bo przecież to jest korzystne i dla PiS, i dla Platformy Obywatelskiej. Ale nie ma się co czarować. Ale to zdradza jakby motywację autorów, a ja nie przypominam sobie, że Platforma w jakiś sposób ręki do tego przyłożyła. No właśnie. Jest i to jest najdziwniejsze. Jest to wniosek PiSu. I teraz będzie moje pytanie. O te interesy chodzi. No właśnie, o te interesy chodzi, czyli interesy Platformy i PiSu. Nie. Pani interesy poseł, PiSu. Ale nazywajmy rzeczy po imieniu. Ale gdyby ja nazywam. Było zupełnie inaczej, to Platforma Obywatelska byłaby jednym z sygnatariuszy tego pisma, a jakoś dziwnie podpisu Platformy ja pod tym wnioskiem nie widzę. Ale szczerze powiedziawszy... Jest partia Razem, jest Prawica Rzeczypospolitej, być może, jest PSL, być może brak, jest Kukiz, a ale być może brak wiary w to, że apele do pana prezydenta mają sens, zwłaszcza ze strony Platformy Obywatelskiej. Poza tym jest to w jakiś sposób jakby potwierdzanie tej pozycji silnej i zaufania do prezydenta, które ze strony formacji, którą reprezentuje, jest mocno nadszarpnięte. To jest inna rzecz, ale tak ale naprawdę jest to... przez kogo? Przez Platformę czy przez kogoś innego? Nie, to zaufanie jest nadszarpnięte przez pełnienie, mówiąc bardzo oględnie, ale chyba najbardziej trafnie, przez to, że nie... Pan prezydent nie wypełnia swojej najważniejszej roli w wystarczającym stopniu, roli strażnika konstytucji. I na tym bym to zamknęła już bez detali, bo wszyscy pani, wiemy, to od o co razu chodzi. Będzie taka przepychanka i wszyscy będą mówić, że większym strażnikiem konstytucji jest Andrzej Duda. No więc dlatego ja już kiedyś... Bronisław ja mówię, Komorowski, ale, bo będzie tak strażnik kwestia, konstytucji kontra, ale kwestia, kontra panie strażnik Żyrandola. Kwestia co? Zaufania jest kwestią ważną, ale nie do końca w sposób taki bezpośredni mierzalną. To zaufanie do prezydenta zostało poważnie przez tegoż prezydenta nadszarpnięte. I my to tak odbieramy. Ale pani, żeby był Bronisław Komorowski prezydentem? Ja nie mówię, głosowałam na Bronisława Komorowskiego na prezydenta, więc siłą rzeczy ten akt woli wyraziłam swego czasu. Ale wróćmy jakby do tematu. To może zaproponować w takim razie Sądowi Najwyższemu. W czyim interesie tak naprawdę jest ta ordynacja wyborcza? Ale to wiemy, to powiedziałem na samym początku. Pani ona poseł. Jest w interesie PiSu, bo jest w interesie tego, który ją złożył. Platforma nie głosowała za tą ordynacją. A głosowaliście przeciw? Nie wiem, czy wstrzymaliśmy się, czy przeciw głosowaliśmy. No wie panie, nie pamiętam. Bo to jest sprawa jasna. To jest sposób liczenia zero-jedynkowy. Wam i PiSowi ta ordynacja jest na rękę i wam się opłaca. I o ile pamiętam, byliśmy chyba przeciw tej zmianie, tej ordynacji, ale ona nie jest dobra dla Polski i dla Polaków. A dlaczego nie? Ona nie jest dobra, bo ona powoduje... drastyczne podwyższenie progu wyborczego nieodpowiadający opiniom Polaków. Według wyliczeń, no to w zależności kto to liczy, to ten próg jakby wzrasta do kilkunastu procent, co eliminuje znaczną część opinii publicznej z takiej emanacji w postaci kandydatów. Pani poseł, ale przecież pani doskonale wie, no wiem, doskonale, że... Wiemy doskonale, kogo eliminuje, prawda? No ale wiemy też doskonale, że inne ugrupowania, chociażby Nowoczesna, która w ogóle nie miałaby szans na cokolwiek. W odróżnieniu od Kukiz 15, czy nawet PSL, Nowoczesna już się znalazła odpowiednio w Koalicji Obywatelskiej razem z Platformą. I nie ukrywajmy też, że jest to spełnienie takiego snu i Grzegorza Schetyny, i Jarosława Kaczyńskiego. Możemy sobie tak powiedzieć, ale zostawmy Polakom wybór, a nie wtłaczajmy wszystkich do takiego podziału właśnie jeden do jednego. Jeśli Polacy zechcą wybrać jakby trzecią siłę, pozostawić ją tę możliwość. To ja zapytam w takim razie z przekąsem na koniec. To jeżeli Polacy chcą wybrać Nowoczesną, to dlaczego mają głosować na Platformę? To kwestia koalicji jest... Dlaczego na Platformę? Chcą, no bo nie mają innego wyjścia. Mają Koalicję Obywatelską. Na Nowoczesną stricte nie mogą zagłosować. Na koalicję. I to była wspólna decyzja tych dwóch ugrupowań. Wspólna.
a nie wymuszony na siłę wybór i konieczność łączenia się w grupy. Tu najbardziej w najtrudniejszej sytuacji są te ugrupowania, które jakby nie czują bliskości i związku z żadną dominujących sił i tu jest tłaczenie na siłę w obronie. I znowu muszę przepraszać i dziękować. Pani poseł dziękować, a państwa przepraszać. Z delikatnym opóźnieniem zbliża się 16:31. Czas na serwis informacyjny.